proszę Państwa, ten oto regał pamięci jest zwieńczeniem działań realizowanych w ramach programu Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów. Jest grupa pasjonatów, młodych ludzi, którzy zajmują się właśnie zbieraniem różnych pamiątek z dawnych czasów. Z wielką determinacją pozyskują te pamiątki, korzystając z różnych źródeł, między innymi z Allegro, z eBayu czy z innych dostępnych miejsc. Ale na ten temat bliższych informacji udzieli Państwu pan Tomasz Nycz. Panie Tomaszu, skąd pomysł na stworzenie regału pamięci? Był to całkowicie spontaniczny pomysł. Kolega podesłał informację o tym, że reklama dotycząca przemysłu ojca żarowskiego przemysłu znajduje się na Allegro, na eBayu, przepraszam, i możemy ją zakupić. W ten sposób dokonaliśmy pierwszej transakcji, sprowadziliśmy reklamę z 1923 roku do Żarowa. Ona w tym momencie znajduje się na regale pamięci i cieszy oko, mam nadzieję, mieszkańców gminy Żarów. No to korzystając z tej okazji, my też chcieliśmy jedną swoją taką pamiątkę przekazać na regał pamięci. Dostaliśmy taki prezent z Niemiec w postaci gazetki z 1903 roku. To jest gazeta branżowa, budowlana, można tak powiedzieć, ale wydawana była w Berlinie, ale jest w niej opis naszej kapsuły tutaj, naszej kaplicy cmentarnej żarowskiej. Pan Zbigniew Malicki również przetłumaczył ten tekst. Jest on dostępny na stronie w tej chwili na razie tylko labiryntarium, ale już wkrótce, bo przekazujemy tą gazetę na regał pamięci, będzie też na stronie właśnie Biblioteki Dziedzictwa. Panie Macieju, dlaczego stowarzyszenie zaangażowało się w akcję Regał Pamięci? Dlatego, że stowarzyszenie wciąż szuka właśnie sposobów na to, żeby pozyskiwać kolejne jakieś informacje na temat naszej historii. Nie myśleliśmy o dokumentach, nie zbieramy praktycznie żadnych pamiątek, nie tylko ze względu na to, że kosztuje to, ale ze względu na to, że to nie jest jakby nasza domena. Nie zajmujemy się tym, żeby kolekcjonować kartki, kolekcjonować dokumenty. Ale jak się okazało, ten projekt pozwoli na to, że nie tylko wzbogacamy regał pamięci o kolejne pamiątki, ale my mamy możliwość poznawania kolejnych dokumentów, kolejnych pamiątek, dzięki czemu wzbogacamy właśnie tą sferę, która nas interesuje, czyli samą wiedzę o historii regionu. A jak by pan zachęcił żarowian do włączania się w akcję? Oj, to jest bardzo trudne i właśnie szukamy różnych sposobów. Stąd jest regał pamięci i widać, że ludzie chcą coś robić w tym kierunku, ponieważ przekazują te pieniądze. Tomek tutaj powiedział podczas spotkania, że już ponad 1000 złotych wpłynęło od mieszkańców Żarowa i okolic. Nawet tam ze Świdnicy wpływały jakieś drobne wpłaty. W każdym razie widać, że ludzie są zainteresowani w jakimś tam stopniu. Powiesiliśmy skrzynkę poczty historycznej. Szukamy w dalszym ciągu jeszcze innych sposobów na to. Rozmawiamy z ludźmi. Podczas otwarcia skrzynki przeprowadziliśmy rozmowę z kilkudziesięcioma osobami, przychodniami. I muszę powiedzieć, że to też odniosło duży skutek, bo ludzie już dzwonią. Już mam jedną taką pamiątkę, starą kronikę szkolną, która jest w tragicznym stanie. Nie wiem, jak to skopiować. Muszę ją oddać, ale mogę ją skopiować i będę mógł ją pokazać za jakiś czas również na stronach internetowych. Pewnie mnóstwo ludzi wzruszy się na to wspomnienie, bo to jest kronika szkolna z lat 70., czyli ci ludzie mają dzisiaj już pewnie swoje dzieci i być może swoje wnuki. Także jak zobaczą siebie z tamtych lat, to na pewno będą wzruszeni. Warto powiedzieć o tym, że z tyłu, ale tu już Państwo przy oglądaniu wszystkich zbiorów mogą zobaczyć, znajduje się mapa przedwojenna regionu, gminy Żarów i terenów przyległych. Tak? Obrócimy. Obrócimy? Obrócimy. Tak. To jest taka mapka, którą przenieśliśmy. Tutaj mamy Żarów, gdyby... Ktoś miał problemy z lokalizowaniem, tak. Murowiny, Kalno, Bożanów, Wierzbna, Tarnawa, Łazany. I Bramowice, Pożarzysko.
Dlaczego warto? Wspólnie dbamy o dobro lokalne, historyczne, kulturowe naszego miasta, więc każde wsparcie jest dla nas ważne. Warto przejrzeć swoje albumy, swoje szuflady. W tych miejscach znajdują się ciekawe fotografie, które wniosą dużo do wiedzy historycznej. Są to często fotografie niedostępne dla szerokiego grona odbiorców, dlatego też zachęcamy wszystkich, aby pokazali to, co mają. Niekoniecznie muszą przekazywać na stałe tych eksponatów, ale mogą je tymczasowo umieścić na regale pamięci, mogą je udostępnić do skopiowania, digitalizacji. Wtedy już ta kopia elektroniczna żyje własnym życiem, wędruje sobie w internecie, na naszych stronach internetowych, okraszana jest opisem, fachową poradą i udostępniamy z reguły takie rzeczy na wolnej licencji, co nie zdarza się często w tradycyjnych placówkach historycznych.